Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto kolejny epizod z Pillars of Eternity. Chociaż prędzej powinienem powiedzieć, że w końcu pierwszy epizod, gdyż dopiero co skończyłem tworzyć postać. Tak więc bez zbędnego przesiadywania i gadania, lepiej po prostu wyruszyć już w grę. Tak więc od ostatniego spotkania, które w sumie minęło może dla mnie 5 minut temu, jak widzicie, zmieniłem trochę kolor włosów w naszej postaci i zdecydowałem, że podinwestuję trochę w statystyki inaczej. Chociaż nie będę ukrywał, nadal nie jestem przekonany, czy potrzebuję aż tyle percepcji. W najgorszym wypadku, powiem wam tyle, zresetuję się postać, bo akurat tego jestem świadom. Da się tutaj właśnie resetować postać główną, wszystko, oprócz klasy oczywiście. Tak więc to nie będzie wielki problem. Zaczynamy i zobaczymy, jak się gra potoczy. Dobra, więc mamy pierwszą misję. Udaję się do Złoconej Doliny. A więc tak, oto przewodnik karawany, Odema. Przewodnik karawany kończy przemawiać do grupy podróżnych. Jego sumiaste, rude wąsy i zwisające pod gardle kołyszą się, jakby dla podkreślenia jego słów. Everybody stays close to the wagons, got it? Stay out of the woods, and beasts take you if you were planning a stroll through those ruins up there. Skinieniem głowy wskazuje na ciemne kształty na zboczu wzgórza. Ogólnie mówiąc, właśnie będę czytał wszystkie kwestie, które nie są dubbingowane. Jeśli mają dubbing, nieważne po angielsku czy po jakiemu, to po prostu będę to pomijał. Whole area is crawling with hut-dwelling types who would be happy to stick an axe in you for trespassing. So mind that you don't track mud on their sacred blazing rocks. Tonight everybody stays put, and in the morning we'll get the path clear. Gilded Veils less than a day out. Understood? W końcu przewodnik odwraca się w twoją stronę i mierzy cię pochmurnym wzrokiem. Touch of the rumbling rot could be. There's a stinging beetle around here carries it. You'll be fine once it passes your innards, unless you don't drink water, of course, which case you'll be dead in a day. There's a berry grows in these parts, small and pink, called a springberry, about the size of a fingernail. Give you cramps if you eat it, but the frontiersmen make a tea from it. Calms the insides. Should get you through the night. You might check around, see if you can find some. Meanwhile, I'll see if we can scare you up some water. I know you want to hunt before it gets much darker, but see about refilling our water first. Got a sick one here. Chociaż ogólnie powiem wam szczerze, nie wiem, czy nie lepiej będzie czytać wszystkie dialogi. Oczywiście w miarach rozsądku. Ale jak już tutaj mówił, a to są jakieś wcześniej, później, no to jednak wolałbym chyba przeczytać wszystko. Odema spogląda przez ramię na swojego pomocnika, chudego, srogiego mężczyznę imieniem Sparfel, niosącego wypłowiały łuk. Wiem, że chcesz zapolować, nim się ściemni, ale spróbuj najpierw napełnić bukłaki. Mamy tu chorego. Wskazuje cię ruchem głowy. Sparfel przytakuje i zakłada łuk na ramię. Okej, dobra. Gdzie mogę znaleźć te jagody? You'll know it when you see it. Doubt you'd have to go far off the road to find one. Rosną na krzewach, których pełno jest w tej okolicy. Wyglądają trochę dziwnie. Na pewno je rozpoznasz, kiedy już się znajdziesz. Pewnie nawet nie musisz odchodzić daleko od szlaku. Dobra, chociaż nie, wiecie co, nie. Wiem, że szybko zmieniam zdanie, ale jednak tak trochę nie ma sensu to czytanie. Może będziecie tego chcieć, to wtedy się na to przerzucę z powrotem, ale na obecny moment nie. Nothing you won't see on half the hills of Air Glonfoth. Money to be made selling their knickknacks in Defiance Bay if you don't mind getting stuck with Glonfoth and arrows now and again. They didn't build them, but I'll be the effigy if they don't watch them like a mother bear. Of course, all the ones around here have been ransacked 10 times over. Got nothing left worth half a pawn, so I hear. Jakie masz, kto zbudował te ruiny? Settlers called them Inguithans. Nobody that liked them enough to stop them becoming ruins, tell you that much. Jest to niebezpiecznie? Not if you hurry about your business. And not if the weather holds up. Jak jest tutaj się pogoda? Rain mostly, and wind. But there's a different kind of wind out here time to time. Locals call it a Beowick. Born out of the ether, the spirit's path. Never seen it myself, never care to.
Jeszcze co to za wielkie kamienie wyrastające z ziemi? They don't got Hadra where you come from? Well, it just grows up out of the ground like this. Goes deep like tree roots. Some of it all the way to the heart of the world, you believe the stories. It's more like a shell than a proper rock. Easier to work if you're a mason. Got all kinds of strange properties. Seems to have some kind of life of its own. Dies if it gets dug up. Loses its luster. Folks think it probably grew at one point or another, but not these days. No. The soul butchers in Defiance Bay use it for different things. I've heard tell it can hold a man's soul, but I don't care to see it. Got enough to worry about without seeing something like that. No, ale więc jak widzicie trochę fabuły, świata, gry, tego typu rzeczy. Dobra, idę szukać jagód. Take someone with you. I know you're not some helpless tenderfoot, not like most of this lot. But you drop dead, I don't want to be looking for the body. Got a schedule to keep. Kalisha. Kalisha! He needs to find some spring berries. Watch that he doesn't drop dead. No promises. What kind of guide says something like that? Kind you can afford. Don't listen to her, you're in good hands. And I pay too well, if anything. No dobra. Off with you. Hayden should have supplies. See that you're equipped before you head out. We're in harsh country. Get your berries and hurry back. And if you get so much as a tickle of wind, you drop everything and you run. Something in the air tonight. If it's a Beowick, we'll shelter in the ruins. Hut dwellers be damned. Dobra. You heard the man. Let's get going before you keel over. Sure. Więc tak się prezentuje gierka. Ale jeszcze zanim coś, to chciałbym tylko... Gdzie jest ta opcja? To nie jest aż takie ważne, ale... Powiem wam szczerze, szukam teraz jednej konkretnej rzeczy i nie mogę tego znaleźć. Są różne opcje, ale... Okej... Właśnie, chciałbym powiedzieć tyle, że to wyłączę. Co? Inne rzeczy... Powiem szczerze, może nawet bym wyłączył. Na przykład pokażę osobowość reputację, ale powiedzmy, że... Wyłączę tylko niedostępne opcje, żeby się nie wkurzać, że znowu po raz kolejny nie mogę spełnić jakiegoś wymagania dialogowego. Więc rozumiecie. Czego nie ma, tego nie widać. Reszta jest i tak zaczynamy. Altem przechodzimy w tym skradania się. Esko możemy spowolnić upływ czasu. D można przyspieszyć. Takie aspekty, no wiecie, głównie do podróżowania. Tab oczywiście podświetla wszystkie postaci i znajdźki. No i przy okazji, jako że mamy mechanikę 1, to mógłbym niby to otworzyć, gdybym tylko miał chociaż jeden wytrych, ale nie posiadam. Dobra, już się zmieniło. Zobaczymy, dokąd to pójdzie. I proszę, otwarte, mamy tutaj miksturkę wytrzymałości, która... No, po wychylaniu daje wytrzymałość, kto by się spodziewał. I przy okazji, jako że tam posiadam wszystkie bajery i w ogóle, no to mamy... pięknego, wielki miniaturowy, kosmiczny prosiak. Taki coś i pierścionek, to jest ogólnie fajny aspekt. Dwa użycia przed spoczynkiem daje moc, która leczy. Nic szczególnego, ale na obecny moment nie mam lepszego, to niech będzie. I dobra. Teraz jeszcze zanim pójdziemy dalej, malutki pokaz. Tutaj mamy zestawy broni. Jak na razie widzicie, mam dwa. Jeden to jest szabla plus tarcza. Drugi to są moje pięści. Tutaj można włączyć si. Na zasadzie jakieś tam właśnie takie aspekty, automatyczne zachowanie. Może kiedyś się będę tym bawił, na razie nie. A tutaj mam zaklęcia. Jako druid posiadam zauroczenie bestii. Czyli widzicie, takie po prostu przekabacenie stworów na moją stronę, ale muszę dobyć bestię. Jakieś takie po prostu obrażenia. Piętno natury, czyli w sumie takie naznaczenie wrogów, by łatwiej. Leczenie. To jest chyba oślepienie tylko i wyłącznie. Obrażenia. Obrażenia z unieruchomieniem. Obrażenia i szans na chorobę, a tutaj przewrócenie i obrażenia. Sure. Dobra. Sure. Więc tak coś prezentuję. I teraz tak, coś jeszcze chciałem chyba zrobić. Nie jestem pewien. Czemu się to zdjęło? Dobra. Natomiast jeśli chodzi o Kaliszę, ona prezentuje wojownika. I ma taką piękną zdolność właśnie, która pozwala przewracać. Hey there. A zanim coś dalej, pogadajmy z nim. Heodan. Brought a whole wagon full of goods to sell, but not enough shirts for the road. Say, is there anything you need? I've got some basic traveling supplies for sale, if you'd like to take a look. Jesteś. I'm a trader. Originally from the Adir Empire,
but I've been trying to establish new business out here. Life on the road has brought some unexpected challenges, to be sure. And I'm sure you've noticed how prickly the locals can be. But we're here to make the most of things, right? Takim nastawieniem na pewno sobie poradzisz. Something else you need? Looks like we're settled for the night. Nie przyniosłeś się aż tutaj. Because it seemed friendlier than Ray and Saris? My brothers took over the family mercantile business a few years ago, and there wasn't enough for me to do back home. I moved out to try and expand. Wygląda na to, że miałeś pecha. Dobra, przy okazji pokaż, co tutaj masz. I widzicie takie okienko handlu. Mam tu sklep oraz opcję resetu postaci za 125 sztuk miedzi prawdopodobnie. No tu właśnie można zakupić jakieś takie podstawowe pancerze. No i nie do końca podstawowe, bo powiem wam szczerze, to jest jeden z moim zdaniem ogólnie lepszych. Chociaż wiem, że ciężki. I tutaj właśnie takie składniki, wytrychy i różne takie rzeczy. No bo co mam z nim muszę kupować. Tylko wiem, że muszę zdecydowanie podgłośnić dźwięki. Ale niech będzie na 100%. Sure. I dobra. Jest tu coś jeszcze? Nie. Więc można iść. Ogólnie po prostu tak łazimy, zwiedzamy. Jak będzie bitwa, to zobaczycie inne aspekty. Można nawet jakiś czar wrzucę dzisiaj. Szczerze w to wątpię, no ale się jeszcze zobaczy. Dobra, mamy grzybki. Ogólnie grzybki i inne tego typu rzeczy służą do najbardziej podstawowej rzeczy, której pewnie nigdy nie wykorzystam, czyli rzemiosła. A konkretnie właśnie można robić tutaj różne jedzenia. Bardzo fajne, jak widzicie. Zwiększają różne aspekty postaci. Ale wymagają składników, a poza tym nie chcę gotować mi się zawsze. Więc zazwyczaj pewnie nie będę tego używał. No właśnie, ale jedzenie, mikstury różne i zwoje. Zwoje to są po prostu jednorazowe czary, które potrzebują po prostu statystyki, chyba wiedza, żeby móc ich używać i poziom, żeby craftić. Mikstury to po prostu mikstury, nic dodać, nic ująć, a jedzenie to jedzenie. No. To, co mogę powiedzieć na pewno, to to, że jeśli chodzi o mikstury, jedzenie, z jednej strony wiem, że to jest bardzo potrzebne i staram się tego używać na bieżąco, z drugiej zawsze o tym zapominam i oszczędzam to na później, ale dobra. Może póki co nie przejmuj się tym wszystkim, tylko idźmy, zobaczmy co i jak. Patrzcie, kolega. Dobra. I dobra. Jesteśmy przy skałach, dokładnie tam, gdzie mieliśmy być. I mamy młodego wilka. Bo właśnie tak jest fajnie zrobione, przynajmniej ja tak ustawiłem, że za każdym razem, kiedy widać wrogów, gra się zatrzymuje. Można teraz się podskradać spokojnie. Dajmy na to zatrzymać grę, wydać polecenia z góry postaciom. Widzicie, tak fajnie. I teraz już się wyłącza. Myślałem, że w sumie znowu się zatrzymuje. Głównie dlatego, że bitwa została nawiązana. I w tym momencie mógłbym pokazać walkę ogólnie, jak wygląda. Ale ja wam pokażę przemianę w kota. I proszę, jaki piękny ze mnie kotołak. W tej formie ogólnie mówiąc. Zanim coś to pokażę, patrzcie. Po pierwsze mam skóra przemiany, która nie wiem czemu tam strasznie drży. I jest ogólnie pancerz 8 na wszystko, więc nawet przyzwoity na początek. I opis, kiedy druid dokonaje przemiany, wszystko zyskuje odporność, zrzucam skórę i tak dalej. A tu mamy druidzkie kocie pażury. Przede wszystkim dostajemy specjalną broń, która jednocześnie liczy się jako brak broni. Co ciekawe, więc gdyby zrobić hybrydę, jak to się nazywało, no druida z mnichem, byłoby bardzo ciekawe. Swoją drogą, tak, można to zrobić w drugiej części, bo tam słyszałem już o postaciach hybrydowych. Nie wiem, czy to zrobię. Ale ogólnie właśnie są opisy, jakie obrażenia. No, jako że mam tam kilka punktów więcej siły, co tam mocy, co lepiej. I tak właśnie wyglądam jako piękny kotołak. Zapamiętajcie sobie tą postać. Powiem wam szczerze, pewnie w większości bitew będę jej używał. No, i ogólnie właśnie taka krótka bitwa była. Pokonaliśmy zwierzaka, tak, chwila. I proszę, odmieniłem się, jest wszystko w porządku, mamy skórę. A tu mamy jagódki. I oczywiście piękny dialog.
Ale to są właśnie ciche dialogi, więc te, które są całkowicie ciche, może bym czytał. Wiem, że szybko się zmienia, ale ogólnie dobra. Jak już jestem wagabundą, to proszę. Dla pozostałych podróżnych pozostałeś tajemnicą. Z tego co słyszałam, po prostu jesteś wędrowcem. I ty są, jak widzicie, różne opcje, które tak trochę, no można powiedzieć, kształtują naszą historię, naszą postać i tak dalej. No i ogólnie możemy powiedzieć, że tak bywa niestety z sierotami. Albo inaczej, jasne, wędruję sobie w poszukiwaniu głupców, namawiam im, żeby oddali mi swoje pieniądze, a potem wędruję dalej. Nie twoja sprawa, to jest takie, nie chcę zdradzać swojej przeszłości, albo czy kiedy jesteś poszukiwanym, trzeba pozostać w ruchu. Oczywiście wybiorę trójkę. No i cóż, sądzę, że mam coś, co z nich należy. Coś, co bardzo chcą odzyskać. Taka opcja, nie mówiąc szczegółowo co i jak. Ja sam nie wiem, może kiedyś zdradzę wam, jaka jest moja interpretacja tego wszystkiego, ale taka opcja. I cóż, przeklęty pech. Może w nowym otoczeniu ułożyć się lepiej. Kalisza rozgląda się. Dawno tędy nie przejeżdżałam, ale zawsze lubiłam tę okolicę. Oferta Lorda Redrika. Czemu Redrika? Trzeba przyznać, że daje do myślenia. Zamierzasz się tu osiedlić, tak jak pozostali? Nie myślałem o tym. Nie widzę w tym nic złego. Warto najpierw się rozejrzeć. Pewnie masz jakiś inny plan, skoro już tu przybyłeś. Prawdopodobnie będę robić to samo co wcześniej, po prostu szukam przygód. Zamierzam znaleźć już przyjaciół. Szczerze, nie mam pojęcia, co teraz zrobię. Albo zamierzam znaleźć nowych przyjaciół. Niech będzie piątka. Czyli zamierzam znaleźć nowych przyjaciół. To może być dobry pomysł. Czasami, żeby tu przetrwać, bardziej liczy się, kogo znasz, niż co wiesz. Nie się z tym. Marnujemy czas. No skąd się potem odemy. Ruszajmy w drogę. A ty co tu robisz? Kalisia wzdycha niepewnie i przypatruje się w ziemi u stóp. Moja siostra przeprowadziła się tutaj jakiś czas temu. Wysłała mi list. Wydawała się być zmartwiona. Ale ona tak zawsze. Chociaż tym razem poprosiła, żebym przyjechała, a to z kolei zmartwiło mnie. Nie widziałem jej od dawna. Pracowałam jako przewodniczka w X-Matilu. Ale zrobię dla niej wszystko. Ona jest, cóż, o wiele lepszą osobą ode mnie. Także przybyłam tu i zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, w porządku, wracajmy do obozu. Na powrót z parfela z wodą można trochę poczekać. Zawsze robi to, co uważa za stosowne i kiedy ma ochotę. Powinniśmy go najpierw poszukać, dać mu kopniaka na rozpęd. Strumień jest gdzieś w tę stronę. Chodź, znajdziemy ci wodę. No. Swoją drogą powiem wam tyle. Ja bitwę zawsze toczę na spowolnieniu, chociaż wiem, że będę na przyspieszeniu albo na normalnym tempie, ale jestem z tych, co to wolą na spokojnie rozplanowywać ruchy i obserwować to nawet wolniej czy coś. Ale no. I swoją drogą jeszcze tak gwoli przypomnienia. Jeśli kogoś zastanawia, czemu zdecydowałem się wziąć tylko 12... jak to się nazywa? 12 siły, czy tam mocy. Mam dosyć ciekawy powód, który poznacie możliwe, że niebawem. Chociaż nie wiem czemu, widząc, że mam już 18 minut, nie sądzę, żeby to nastąpiło dzisiaj. No niestety, tak to bywa. Ale jak już znajdę to wszystko i zobaczę, to będzie dobrze. Pewnie podróżni, albo szarbownicy, albo rozbójnicy. Tak czy jak, nie wróży to zbyt dobrze. No, mam tu kolejną zbrojkę, taką jak teraz mam. I przy okazji jeszcze... Co tam było? Oczywiście wszystko do skrytki, chyba wytrych. No, ogólnie mówiąc właśnie, jeśli chodzi o moją zbroję, nie wiem czemu też tak się drży. Dobra, dalej drży, już nie? Tak, nie wiem czemu. To właśnie mamy pancerz, który ma odporność 6 na wszystko i 9 na cięte obrażenia, 3 tylko na kwas. Nie za dobrze. Natomiast jeśli chodzi o to wszystko, sam w sobie jego efekt, jak widzicie tutaj, odzyskiwanie gotowości minus 30%. Taka tajemnicza właściwość. Ogólnie mówiąc, jest to właściwość mówiąca tyle. Gdy nosisz ten pancerz, po zaatakowaniu czy rzuceniu zaklęcia, 30% dłużej twoja postać będzie powracała do stanu gotowości. Powiem wam szczerze, nie jest to nic wielkiego. Ale bywa problematyczne. No i dobra. Nie wiem czemu wydaje mi się, że coś jest nie tak z tym wszystkim. Jakby z tym obrazem. Pozwólcie, że sprawdzę tylko jedną rzecz. No dziwne. Zazwyczaj miałem tu inne częstotliwości dostępne niż tylko ta. A zdecydowanie coś jest nie tak, ale dobra.
Przy okazji teraz pokażę wam jedną funkcję. Widzicie? Mamy tu butelkę. Można ją podnieść oczywiście, żeby sobie wziąć napitek. Pięknie, piwo. Widzicie, redukcja obrażeń plus 1 przez 300 sekund. Na czym więc klejemy i jesteśmy z pici, więc mniej nas wszystko boli. I w sumie tyle. Ale... proszę. Zacząłem się skradać. I w skradaniu da się zauważyć czasami różne szczególne takie rzeczy. W tym przypadku mam tu czapkę, wilieńskie ubranie i rozczarownik, który znowu strasznie drga, nie wiem czemu. Ogólnie mówiąc, pistolecik. Tak, w tej grze występuje broń palna. I jako taki rozczarownik, powiem wam szczerze, jest bronią ciekawą. Bo jednocześnie wyjątkową jakość oraz właściwość potwornąć. Więc po prostu jest to ciekawy egzemplarz. Witam ponownie. Wiecie co, powiem wam, nie pamiętam na czym stanęło, bo od momentu, kiedy widzieliście to, co było dosłownie sekundę temu do teraz, minęło dla mnie chyba około 4 godzin, tak więc no, niestety. Nie powiem co i jak, na pewno wiem, że to było coś związane z rozczarownikiem. Prawdopodobnie chciałbym narzekać na to, jako to jest niby na pierwszy rzut oka fajna rzecz, bo wyjątkowa jakość i w ogóle, ale z drugiej strony potworność, która... no, ma tu jakieś tam minusy i w ogóle coś, ale dobra, mniejsza z tym. Nie przejmujmy się tym rozczarownikiem w ogóle. Zamiast tego skupmy się na tym, że no, w ten sposób można odnajdywać sekrety przez skadanie się i zajmijmy się tym wszystkim. Dobra. No i mam tutaj krótką scenkę, nowy rodzaj po prostu wstawek. Więc tak, kucasz przy strumieniu i zanurzasz bukłak w zimnej wodzie, podczas gdy Kalisia trzyma straż w pobliżu. Kiedy wstajesz, zauważasz, jak gwałtownie odwraca się w stronę drzew. Zdobywasz przedmiot, nawia się misja, czy przedmiot z misji, dodanego do skowka, pełen bukłak. Z pomiędzy drzew wyłania się Sparfall, jeden z przewodników. Ledwie widoczny w słabym świetle księżyca. Nie ma łuku i porusza się jakoś dziwnie, kołysząc się nierówno i ciężko oddychając. Kalisia parszy brwi. Sparfall, dobrze się czujesz? Gościu potyka się o kamień, pada na twarz. Spomiędzy jego łopatek, niczym zatknięta flaga, wystaje opierzona brzechwa strzały. No właśnie, się komplikują sprawy, jak zwykle. Ambush! Zasadzka. No, dokładnie. Dobra. Więc mamy początek bitwy, to tak. Ty, Kalisio, szybko zajmij się tym gościem. A ty, mój drogi, niby masz dwa użycia zaklęć, ale... przemień się po prostu w kota. I biegnij. Naprawdę dostałeś obrażenia, ale nie powinno być źle. Jak widać, w formie kota po prostu super szybko atakujesz. Zobaczcie, zauważcie atak Kalisi. Żeby nie było, ona, podobnie jak ja, jest traktowana jako osoba, która korzysta z dwóch broni. I teraz powiem wam, jak działa korzystanie z dwóch broni. Więc pierwsza sprawa... patrzy się na prędkość po prostu broni. Średnia, średnia. W przypadku tamtych chyba też było średnia. Po czym po każdym ataku atakuje, używa się połowy tej prędkości. Połowy prędkości i tak na zmianę. Chociaż oboje już stosowaliśmy broń średnią. Jakoś wybrałem kota, to mam taką ciekawostkę właśnie. W rzeczywistości moje ataki są dużo szybsze niż tej. Chociaż ona bezpośrednio ma na zręczności, a nie, też ma dziesiątkę. Dobra, chciałem powiedzieć, że ona ma wyższą zręczność, ale jednak mam taką samą. Więc tutaj się po prostu pojawia największa zaleta grania druidem kota. Po prostu super szybkie ataki, które... dobra, bitwa się zaczyna. To tak. To tutaj. Ty, gościu. Przemiana i atakuj. Dobra. Widzicie co? Celność może nie mam najlepszą. Ale jak już trafimy, to to boli. Chociaż jeszcze póki jestem kotem, zobaczymy czy mam też średnią. Widzicie? Średnia. Średnia, ona też średnia. A mimo to, chociaż mam tylko niższą celność, oczywiście jako że gram klasą, która... no ma dużo niższą celność. To widzicie. Pisze plancza, ale obie bronie tego samego typu. A jednak ja dużo szybciej atakuję. Pada, otrzymuję też obrażenia, chociaż nie powinienem. Chociaż
Z tego co widzę, to dostałem mniej obrażeń niż Kalisia. Dobra, my się z tym bierzemy, złomy, zjegniemy. I w sumie to... No, mamy kolejne problemy. Glan Fatański przywódca. Zmasakrowane zwłoki pozostałych podróżnych leżą rozrzucone dookoła, na mokrej od krwi ziemi. Mają szeroko otwarte oczy i naszpikowane są strzałami i rękojeściami i noży. Kalisia zakrywa usta wierzchołkiem dłoni. Dłoni, jakby chcąc osłonić je przed oparami przerażenia. Grupa mrocznych postaci stoi nad zabitymi, depcząc po kończynach, plecach i głowach. Wyciągają ostrza toporów z ciał niczym z rozrąbanych pniaków i szykują się, by dorzucić twoje ciało do pozostałych. Jeden z nich, wysoki, srogi brodacz, trzyma skrwawione ostrze u szyi mężczyzny, w którym rozpoznajesz Heodana. To ostatni ocalały członek karawany. Rzuć broń, intruzie. Nie należy jej życia tego człowieka dla przegranej walki. I proszę, widzicie, mamy dużo opcji. Każdy ma jakieś inne... konsekwencje, powiedzmy, personaliowe. Ja wybiorę dwójkę, wiedza jeden. To nie my naruszyliśmy spokój tych ruin, wojownicy Eil Glanfat. Pasuje tak mi do druidów, nie wiem czemu, więc po prostu. Twoje słowa nic nie znaczą, skoro widzę prawdę w własne oczy. Za to wtargnięcie należy zapłacić krwią. Powtarzam jeszcze raz, rzuć broń. Nie ufaj mu, chcą nas wszystkich pozabijać. I powiem szczerze, że jest dużo ciekawych opcji. I żeby nie było, to mogę wam powiedzieć szczerze. Każda opcja ma inny rezultat. I jedne mają lepsze, drugie gorsze. Ale z moich dostępnych pokażę wam najlepszą. Z nasienników ze zwierzęcych kłów na waszych szyjach wnioskuję, że jesteście wyznawcami Galwaina. Czym Galwaina? Gdyby Galwain nakazał wam zaprzestać ochrony ruin, zrobilibyście to? Mężczyzna marszczy czoło i wykonuje ruch, jakby chciał zamachnąć się toporem. Heodan krzywi się, ale cios nie nadchodzi. Zamiast tego wojownik z zaciekawieniem przechyla głowę. Oczywiście, ale nie zrobi tego. Wypełniamy wolę wszystkich bogów. Skąd to wiesz? Czy to zgodnie z ich wierzeniami? Czy tak, też tak po prostu powiedziano? Mężczyzna przeżywa cię wzrokiem. Mój lud od zawsze wie. Rozumiem. A co z nakazem Galawaina, że słabość i starość musi ustąpić miejsca młodości i sile? Naprawdę sądzisz, że Galawain chciałby, żeby jakieś zamszałe, szypiące się kamienie przetrwały tak długo po tym, jak ich budowniczo obrócili się w proch? Jego nozdrze rozszerzają się w gniewie. Nie pozwoliłby. Nakazał nam co innego. Niewątpliwie, ale chyba nie wam osobiście. Ale na pewno, ale to nie powinno was powstrzymywać przed zabiciem niewinnych. W rozkażeniu wojownik rzuca uchwyt na rękojeści tpora, nieomal go wypuszczając. Daje to Heodanowi niezbędną chwilę, by mógł uniknąć spóźnionego ciosu. Wyjąc wściekłości, wojownik naciera na ciebie. Dobra. Powiem wam szczerze, tutaj mamy trochę trudniejszą bitwę. Ale dostaliśmy też kolejnego towarzysza, więc Heodan. Ty za chwilę. I tak. Wiem, że bez jakichkolwiek konsekwencji można to spokojnie zrobić. Ale chciałbym pokazać wam właśnie jakiekolwiek czary. Więc tak. Czy jest to konieczne? Nie wiem. Ale jak mówiłem, chciałbym wam pokazać cokolwiek, zanim będziemy kontynuować. A mówiłem, że zazwyczaj to czarów nie będę za bardzo używał. I teraz tak, mam tutaj czar. Żółta strefa, ta jaśniejsza. To strefa podstawowa. Czaru. Ta taka, powiedzmy, półprzeżyczysta, mocniej, mniej zakolorowana, oznacza, że jest to strefa z intelektu. Jeśli byłoby czerwone, oznacza, że tam rany sojuszników, żółte, że nie ranie. Więc teraz zarzucę. I proszę. Tylko tak, muszę zmienić trochę lokalizację tego czaru. Dobra. Na szczęście udało się. Tak czy jak ich trafić. No. Stajemy się kotem. I szybko machając pazurami, atakujemy. Ciekawostka, atakujemy w tej formie szybciej niż nawet Heodan swoimi sztyletami. Nie było to efektywne, nie trzeba było magiować, ja to wiem, ale chciałem wam po prostu pokazać czary. Przeciwnik leży na ziemi, nie mogąc wstać. Jego towarzysze leżą bez życia wśród pozostałych ciał. Oddycha ciężko, harcząc nierówno. Patrzy na ciebie. Znaczy, nie patrzy na ciebie. Tylko w niebo nad tobą. Wybaczcie nam. Pośród harczenia wojownika nagły szmer wiatru jest ledwie słyszalny.
Wyczuwając go, mężczyzna zamyka oczy. Dobrze, dobrze. Bogowie są sprawiedliwi. Osobliwy uśmiech pojawia się na jego twarzy. Jestem gotów. Wiatr nabiera mocy, uderzając w obozowisko. Gwałtowny i naładowany elektrycznością. Rozrzuca naczynia i namioty niczym rozzłoszczony duch. Czujesz, jak przesącza się pod twoją skórą, która ustępuje niczym wał pod naporem potężnej fali. Masz wrażenie, że zaczyna rozrywać się od środka. Odema, z ranami na piersi i brzuchu, siedzi pośród wichru, oparty około jednego z wozów. Nagle porusza się i z ogromnym wysiłkiem podnosi głowę. Ledwie daje radę utrzymać oczy otwarte, ale wpatrzy wprost na ciebie. Do środka, biegiem! I zaczyna się. Oto to jest chyba Buick, czy jakoś tak. Ten cały wiatr, o którym tu była mowa wcześniej. Przybył. I próbuje nas zabić. Z wysiłkiem brniesz pod wiatr, który sprawia wrażenie, jakby lada moment miał ci porwać w powietrze. Wchodzisz dłoni na zwietrzałą skalę, zamierzając wspiąć się na górę urwiska. Ostatkiem sił, kiedy twoje ramiona niemal się poddają, podciągasz się ponad krawędź. Haodan podąża za sobą, spowolniony obrażeniami i uprzednim wahaniem. Kiedy zbliża się do skalnej ściany, jeden z leżących na ziemi napastników, który udawał martwego, rzuca się na niego i zwala go z nóg. Przyparty do ziemi, Haodan z trudem uderza zmęczonego przeciwnika, ale nie jest w stanie się uwolnić. Są blisko i z tej pozycji, jeśli rzucisz bronią napastnika, to pomimo wichury masz sporą szansę go trafić. Aha, zapomniałem o tym. Poczekasz, sam się uwolni, pewnie on dzięki temu umrze. Jeśli dobrze pamiętam. Albo mogę rzucić moją bronią w napastnika. Teraz powiem ciekawostkę, jeśli ma się dosyć wysoką zręczność, można tutaj po prostu wykorzystać to i rzucić kamykiem. Ale cóż, niestety nie ma innej opcji, co rzuć bronią w napastnika. I straciłem właśnie broń. Twój rzut dosięga celu. Trafienie uwalnia Haodana. Stając na nogi, Haodan wdrapuje się na skały. Kiedy jednak zbliża się do krawędzi, gwałtowny podmuch wiatru spycha go na bok. Przez co traci uchwyt dla jednej z rąk. Rzucając się gwałtownie na skałę, chwytasz dłoń towarzysza. Czujesz, że słabniesz, ale łapiesz też jego drugą rękę i ciągniesz go w górę. Masz wrażenie, że ciężar wyrwie ci ramiona ze stawów. Wytrzymujesz jednak wystarczająco długo, by Haodan podciągnął nogi i dołączył na ciebie na drżącej krawędzi. Narastająca wichura nabiera głębszego brzmienia. Czujesz, jak rezonuje w skale pod twoimi stopami i w twojej piersi. Jakby chciała wytrząsnąć szpik z twych kości. Każdy kolejny podmuch wiatru zdaje się zagrażać starym skałom, na których stoisz. Rozdzierając połączenia i zaburzając równowagę, rzucasz się biegiem pod starożytne wejście, które po chwili zaczyna się walić pod własnym ciężarem. No i w ten sposób przeszliśmy początek samouczka i w ogóle całego wprowadzenia do gry. I powiem wam szczerze, kontynuację będziemy robić później. A Buick. Had to be. Then we're lucky to be alive. And we're the only ones. We can't stay here. There could be another collapse. We're not getting out that way anyway. Let's get further inside. No, więc powiem wam szczerze, na tym kończymy dzisiejszą przygodę. Fajnie było, moim zdaniem, chociaż zajęło to więcej niż chciałbym. I w ogóle, na zakończenie jedyne co, to wezmę sobie nową brońkę. Tym samym jednocześnie zwiększając swoje odbicie, czyli taką obronę podstawową. W następnym epizodzie będziemy dalej zgłębiać to wszystko. Przygotujemy się do dalszej przygody. Hey there. Może zaprezentuję wam jeszcze jakieś inne czary, może nie, ja sam nie wiem. Jedno co mogę powiedzieć to tyle, że spodziewajcie się odcinka. No, za tyle dni ile w gier ogólnie obecnie ogrywam, wiecie. Po prostu codziennie jedna gra, po jednym czy tak dalej. Dobra, nic, ja tam będę więcej mówił. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Hej, hej.